tej strony Mirosław Widel. Witam ponownie wszystkich tych, którzy są z nami, którzy oglądają wszystko to, co dzieje się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Jesteśmy w zamku w Ogrodzieńcu w województwie śląskim i to jest właśnie miejsce, w którym można zobaczyć, jakie różnego rodzaju inwestycje można wykonywać z wykorzystaniem funduszy unijnych, bo właśnie tutaj to miejsce zostało zrewitalizowane, cieszy oko i tutaj można przyprowadzić tych najmłodszych i pokazać im, jak kiedyś w średniowieczu żyli sobie ci, którzy tutaj przebywali. Kochani, za chwilę rozmowa z naszym gościem, którego historia życia zawodowego również w jednym z roków tego stulecia była związana z tym miejscem, z zamkiem w Ogrodzieńcu. Zostańcie z nami, już za chwilę wracamy do Was w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020 w nieco innej formie, dostosowane do tych czasów, w których przyszło nam żyć. COVID-19 jest z nami wszędzie, dlatego my, drodzy Państwo, online spotykamy się z tymi, którzy pamiętają właśnie o tych Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Jest to wydarzenie koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, organizowane w województwie śląskim przez Urząd Marszałkowski właśnie województwa śląskiego. A my, tak jak powiedziałem już na wstępie, jesteśmy w zamku w Ogrodzieńcu. To średniowieczny zamek, średniowieczna budowa, która została doprowadzona może nie do dawnej krasy, bo to są wciąż ruiny, ale piękne ruiny dzięki funduszom unijnym. A wraz ze mną Henryk Gołębiewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana historia jest związana z tym miejscem, bo w 2002 roku pan tutaj zagrał u reżysera Andrzeja Wajdy w Zemście. Czy ten zamek wtedy tak wyglądał, czy troszeczkę inaczej? Troszeczkę inaczej. Dla potrzeb filmu tutaj no to jeszcze były zrobione tam podesty, sztuczny śnieg, a tutaj u Wajdy no to miałem zagrać w ogóle tło, czyli człowieka od wcześnika. Ale drugi reżyser podchodzi do mnie i mówi: Heniek, Wajda ciebie prosi. Ja tak się spojrzałem zdziwiony i mówię: kurna, sam do siebie tak. Nie dosyć, że gram tło, to jeszcze chce mnie wyrzucić z filmu. Podchodzę, on sobie spokojnym głosem, tak jak on zwykle mawiał. Mówię: panie Henryku, ja wiem, że dwóch mularzy tutaj gra, ale czy pan by zechciał zagrać w ogóle trzeciego? Ja mówię: bardzo chętnie. No ale troszkę tak podsłuchałem, jak aktorzy podchodzą do niego i: mistrzu, mistrzu, no to ja powiedziałem: bardzo chętnie, dziękuję mistrzu. No, jaka była reakcja mistrza Wajdy? No, uśmiechnął się, a rzadko chyba się śmiał. Czy dla niego to było właśnie chyba czymś normalnym, że tego mistrzu mówili? No właśnie, oprócz Andrzeja Wajdy, to pan miał okazję pracować z tak znakomitymi reżyserami, aktorami, jak wspomniany Wajda, Polański, Sztur, patrzę tu do ściągi, Cywińska, Smarzowski, Machulska, Odbryski, Gajos, Seweryn. A z kim jeszcze, kogo tutaj nie wymieniłem, albo z kim jeszcze pan nie miał okazji tak naprawdę w wielu scenach takich poważnych zagrać, chciałby pan stanąć na jednym planie filmowym? Albo na jednej scenie w teatrze? Co prawda, no to ja już grałem chyba ze wszystkimi, z całą plejadą gwiazd. No ale jeżeli tutaj mówimy już, z kim bym chciał zagrać, bo z Gajosem no to grałem Wakacje z duchami, bo on grał wtedy no to studenta, później grałem właśnie w Zemście. Tak, chciał zagrać z Gajosem, tylko taką większą rurkę jakąś. Bo dla mnie to jest naprawdę człowiek z talentem wielkim. To też jest mistrz. Mistrz, można tak powiedzieć, mistrz aktorstwa, sztuki aktorskiej. Oczywiście, że tak. No. A propos tych Wakacji z duchami, no bo to są pana lata młodzieńcze, powiem, ale przecież pan cały czas się czuje młodym duchem, prawda? A no wtedy... ja w lustro się patrzę i mówię tak: Heniek, ile ty masz lat? Aha. Na tyle wyglądasz i dobrze jest. I bardzo dobrze jest, ale wtedy jak pan był właśnie takim młodym aktorem, no bo grał pan w serialach lubianych, znanych, to dla pana wtedy to bardziej była przygoda, czy pan już to traktował jako pracę taką zawodową? Nie, przygoda. Naprawdę rozrabiało się na planie, rozrabiało się
poza planem. Oprócz tego, no to starsi w ogóle aktorzy. To podpuszczali nas, żebyśmy rozrabiali, no bo przecież wiadomo, no, człowiek młody to nie myślał nawet o tych pieniądzach i tak dalej, tylko normalnie się bawił. Bawił się na planie i nie patrzył. Że to pracuję, bo młodym człowiekiem jestem, to nie wolno pracować 6 godzin, czy coś w tym rodzaju. Pracowało się od rana do wieczora i człowiek w ogóle nie myślał, bawił się o tym, że to jest ciężka praca, bo teraz mi to człowiek widzi, to zauważy, że ciężka praca. Ale rozrabialiście, to musiało być naprawdę czasami chyba trudne dla reżysera, jak ma taką grupę nastolatków, którzy czasami tam nie słuchają reżysera. Tak, tak, no nawet tutaj jak już mówimy o wakacjach z duchami, to Jędryka, to jak my rozrabialiśmy, połóż się za włosy i tak. My mówimy, o kurczę, po filmie to na pewno będzie już łysy, ale miał bujne włosy. Wracając do tej zemsty, to można powiedzieć, że pan troszeczkę... Już jest tak chyba przyzwyczajony do grania w tym spektaklu albo w filmie na podstawie tego dramatu. 2002 rok tutaj, w Ogrodzieńcu, tutaj, tak. W zamku, w którym jesteśmy, w województwie śląskim. A teraz 2020 rok... To pan dwukrotnie zagra albo zagrał w zemście. To znaczy, czas przeszły i przyszły. Tak, u Wajdy zagrałem najmłodszego mularza. A było was trzech, przypomnijmy. Przypomnijmy, że był nas trzech, tak, najmłodszego. W teatrze telewizyjnym zagrałem najstarszego. A teraz mamy próby do zemsty, którym premierę będziemy mieli 3 października. Będę grał jednego mularza. Czyli... Wszystkich. Trzech w jednym. Albo dwóch tak. W jednym, patrząc na oryginał. Na oryginał, tak. Nie każdy może się orientuje, nie każdy może słyszał, ale pan Henryk wydał książkę Zygzakiem przez życie. No właśnie, to pana życie jest takie zygzakiem pisane, takie na złość, na przekór. Trudny temat, ale... Nie boimy się trudnych tematów. Nie boimy się trudnych tematów. Jak sam tytuł mówi, Zygzakiem przez życie, no to takie życie było. Takie życie było, bo troszeczkę dawałem sobie gardziołko, troszeczkę przestawało. Herbata. Tak dalej. No, możemy tak umownie to nazwać. Wypuszczamy oko oczywiście tak, naszych telewizorów. I to różnie to bywało. Grałem w filmie, nie grałem w filmie. Tak samo jak pytają się mnie, te 20-letnia przerwa się miałem i tak dalej. Co było? Ale tutaj no to co było? Wtedy nie było agencji aktorskich. Nie było tak, teraz telefonów komórkowych i tak dalej. No ja nie miałem na przykład telefonu w domu. Telegramem się obsługiwało i tak. Czyli czekało się na tego listonosza? Tak, trzeba było widzieć, które drzwi zapukać, bo agencji aktorskich nie było. Nie ten. No i wojsko mnie troszkę przeszkodziło. Czyli to wszystko, w tej książce znajdziemy, te wszystkie wydarzenia. Tak, oczywiście. No. Taka szczera, teraz, otwarta spowiedź. A teraz no to są agencje aktorskie, bierze się zdjęcie, ten jest fajnie i można. A przedtem tak samo jak było, że teraz mają podglądy, można kręcić ile się chce, a przedtem no to jak? Taśma była za dewizy, taśmę trzeba było szanować, żadnego, tak. Żadnych podglądów nie było, tylko człowiek zrobił to na tak zwanego czuja i wychodziło. Wspomniałem już na początku naszego spotkania z telewizami, że ta formuła tych otwartych dni funduszy europejskich jest nieco inna. Z powodu koronawirusa, no bo on teraz jest obecny w naszych rozmowach, w naszym życiu w ogóle. Również w branży filmowej. Teatralnej no, dał się we znaki wszystkim aktorom, reżyserom, realizatorom. Wiemy, że jest ciężko. No a właśnie, jak to wpłynęło na pana życie zawodowe? Było ciężko. Było? Było ciężko. Wracamy do tego życia. Wracamy do tego życia. No. Ja też to miałem propozycję i już mówię, aha, koniec, no to tutaj sobie będziesz grał, tego tutaj zarobisz, tutaj tego. A teraz ten, bach, dziękuję. No i co tutaj robić? Dobrze, że... Człowiek miał troszeczkę oszczędności, bo to rzadko się zdarza, ale akurat w tym momencie miał człowiek troszkę oszczędności i jakoś to przetrwał, bo tak mi to by było ciężko. Co prawda mi to jeszcze z pomocą tam troszkę rodziny. Ale by było ciężko, bo nie dostałem ani tam starcze, ani tam żadnych pieniążków, tylko dobrze, że miał człowiek na to troszeczkę odłożony. Ale też nie jest tak jak... Zaczęło się już normalnie, tak jak przerwano, tak zaczęto i wszystko poszło.
Ale też, bo tu chyba nie tylko o pieniądzach rozmawiamy, ale czy nie było tak, że ten lockdown spowodował, że wszyscy siedzieliśmy w tych domach i czy nie brakowało tej pracy? Już nie mówię o tych pieniążkach, ale o tych spotkaniach z ludźmi, o scenie, o filmie, o kamerze. Ale proszę zauważyć, że ludzie no to wtedy no to mieli czas, żeby piwnicę sprzątnąć sobie. Tak, no z dzieckiem sobie posiedzieć. A tak, no to niektórzy są zapracowani, rano wychodzą, dziecko śpi. Wieczorem przychodzą, dziecko już zasnęło. A tak? Niego złego, co by na dobre nie wyszło. A proszę bardzo, o co recepta? Recepta na covidowy lockdown. Panie Henryku, to ja mogę śmiało powiedzieć, jest pan lubianym aktorem. Ja się również zaliczam do pana fanów. Uwielbiam pana kreacje w tych większych filmach, w tych mniejszych, w serialach. Ale jak pan wie, zawód aktora to jest zawód osoby publicznej i nieuniknione w parze z tym zawodem nieuniknione są plotki. Zawsze się pojawiają plotki. A w ostatnich czasach również hejt. Ale się przekonałem, że na temat pana... Nie ma tego hejtu. Jak pan to robi? Jest jakaś to recepta? Jestem normalnym człowiekiem. Jestem normalnym człowiekiem, a ludzie no to są mądrzy. Nie są głupi. Tak, piszą w gazetach, a to czytają między wierszami. No wiadomo, niektóre gazety, ja nie mówię o wszystkich gazetach, niektóre gazety kłamią. Głupoty piszą. Głupoty piszą, bo mają co tam napisać. Na przykład podam taki jeden może przykład, ale może dwa. Bo to będzie przykład, taka głupota tak, związana... Jeden przykład, że akurat w tym momencie słowo nie piłem, ale kupowałem piwa. I kupowałem piwo 24H. W sklepie. I ktoś mnie zrobił zdjęcie. No dobrze. I było w gazecie, że Henryk Gołębiewski kupuje piwo. A przepraszam bardzo, ten człowiek, no to przyszedł po chleb, co mnie zrobił zdjęcie? A poza tym, no chyba jak się kupuje, to nie od razu... Nie, no oczywiście, no a po to są sklepy otwarte, żeby można było kupić, no. Ale słyszałem, drugi... że też pana uśmiercili kiedyś. Tak. Jak to? Tak i jeszcze... Jest pan. Henryk Gołębiewski zmarł. A ja akurat byłem na planie. Kolencje i tak dalej, żona no to dzwoni do agentki moje. Mira, co Henryk nie żyje? Przecież wczoraj pojechał na plan. Mira mówi, ma żona, no co ty? Przecież dopiero co z Henrykiem rozmawiałam, jest na planie, no. A już mnie uśmiercili i nawet wiedzieli, gdzie ja będę pochowany, bo będę pochowany na cmentarzu wojskowym. To chyba z chorami. Ale to... Jak to, się... jak to odczytuje człowiek, o którym piszą takie rzeczy? No bo do pana też dotarło. Nawet wiedział tak. Pan już, gdzie będzie pochowany. Tak, już napisali tyle bzdur i tak dalej, że ja poszedłem do prawnika. I mówię, słuchaj, przecież to trzeba jakoś załatwić i tak dalej. A on mówi, Heniek, mówi, wiesz co, będziesz miał, założysz sprawę. Będzie się ta sprawa ciągnęła i ciągnęła. Wydasz tylko pieniądze, a i tak, no to tylko pieniądze wydać i będzie się ciągnęła, ale lepiej, jeżeli piszą, niż w ogóle mają nie pisać. No, czyli w zasady, niech piszą bardzo. Nawet... Tak, byle pisać. Ale kiedyś taka rzecz, którą napisali, czy tam... Gdzieś powiedzieli, to naraziła pana na niezły zawał serca, jak pan zobaczył w drzwiach swoją teściową z torbami tak, wielkimi. Tak, napisali, że Henryk Gołębiewski nie ma co do ust włożyć. No i dobrze. No, ale niby tak źle. Tak, źle, bardzo źle, puka. Ktoś puka, ja otwieram, patrzę, teściowa. Teściowa z dwoma torbami. Ja tak się patrzę i mówię, Ania, a ty na ile przyjechałaś? Ona tak się patrzy na mnie i mówi, Heniek, ja przywiozłam wam jedzenie, bo w gazecie przeczytałam, że wy nie macie jedzenia. Ja mówię, Aniu, chodź. Poszedłem z nią do kuchni, otworzyłem lodówkę i mówię, no weź zobacz, no. No i co z tak tymi, samo... co tymi z produktami zrobiła? Zostawiła, ugotowała coś? No czy... nie, no zostawiła, no przecież nie wyrzuciła. No, myślałem, że powiedziała, a to do widzenia. Nie, jak już przyjechała, no to przecież do kochanej. W ogóle wnosi, no to jak, no? Kochana teściowa. Kochana teściowa. Pozdrawiam. Pozdrawiamy jeszcze? Pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiam teściową. Panie Henryku, 2002 rok, wrócę do tego pięknego zamku, na którym jesteśmy. Zamek w Ogrodzieńcu.
my tutaj cały czas wspominamy, że tak jak on teraz wygląda, to dzięki między innymi tej dotacji z Unii Europejskiej, dzięki funduszom europejskim. Ale jak pan tu był w tym 2002 roku, to ten zamek, oprócz tych podestów, że tam był, oprócz tego sztucznego śniegu, to on wyglądał tak jak teraz? Był w tej pełnej krasie? Nie, no dzięki właśnie funduszom, no to jest teraz jak jest. Widać tutaj nawet troszkę paniec, jeszcze się rodzi. Czyli jeszcze będzie ładniejszy. I to jest cudowne. To jest cudowne, że tutaj widzimy, turyści przychodzą, zwiedzają. Tak. Deszcz tu nawet nie pada. Rano padało, a my tu się mamy spotkać, proszę bardzo. Nie ma deszczu. Pogoda jest tu ponoć nawet. Tu jeden z lokalnych mieszkańców opowiadał, że jak nie ma nigdzie dookoła w zimie śniegu, to tutaj śnieg napada. I nie ten sztuczny śnieg od Wajd. Już myślałem. Czy przyjeżdżają ci z ekipy i ze śnieżą? A może tak zostało. Szanowni Państwo, o, tam słuchać turystów, którzy by tu chętnie pozwiedzali, zobaczyli ten zamek w Ogrodzieńcu. Przypominam, Jura Krakowsko-Częstochowska, województwo śląskie. I właśnie to miejsce jest takim namacalnym przykładem na wykorzystanie funduszy unijnych, na rewitalizację, na przywracanie dawnej świetności takim właśnie miejscom jak zamek w Ogrodzieńcu. Słyszą Państwo, tam już ci turyści nie potrafią się doczekać. Panie Henryku, my mieliśmy tutaj już wszystkie te tematy przegadane, ale ja tak jeszcze nie byłbym sobą, jakbym zapytał. Oprócz tej zemsty, którą teraz będzie Pan robił, ile tych propozycji jeszcze jest teatralnych, filmowych? Może Pan zdradzić, kiedy Pana znowu zobaczymy na wielkim ekranie albo w jakimś serialu? Czy to jest objęte klauzulą tajemnicy i nie wolno mówić? Myślę, że nie, no. Będziemy pierwsi, którzy się dowiedzą. U Wojciecha Smarzowskiego gram Wesru 2, bo już zaczął. Już niedługo będzie kończył w ogóle. Dalej no to w Lombardzie gram, pod zastaw. Zagram Inni Ludzi. To Inni Ludzie no to na podstawie Masłowskiej książki. Dzieje się. Dziś, jednym słowem, tak powiedziałem, nie narzeka Pan na brak zajęć. No ale to nie wszystko jest naraz, wiadomo, że to jednak to w listopadzie, to w grudniu, no ale dzięki Bogu jest praca. Jest praca. Po tej przerwie covidowej człowiek odpoczął i teraz jest gotowy do tego, żeby nie myśleć o wakacjach. Nie, ja w ogóle nie myślę o wakacjach. Oj, bardzo dobrze, takie podejście super. Ja nie myślę, co będzie jutro. Jak się obudzę, powiem dziękuję. Się obudziłem. Mogę iść do pracy. Tak, podwijam rękawy i lecę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie w ogóle konduktora, który sprzedał panu bilet. Słyszałem, że... Zgubił pan bilet, a tu był łaskawy konduktor i nie policzył tyle, ile miał tak, policzyć. Tak, nie obliczył 600, tylko 200 dodał. No i dobrze. Drodzy Państwo, jesteśmy w zamku, na zamku w Ogrodzieńcu. To właśnie, tak jak już wspomniałem dziś niejednokrotnie, tutaj widać, jak wykorzystuje się fundusze unijne, jak można zrewitalizować tego typu miejsca, żeby nie wyglądały one jak w tym średniowieczu, no bo widzicie Państwo, to są ruiny, nie ma dachu, ale... No ale ruiny, ale piękne ruiny. Ruina może być piękna, prawda? Oczywiście, że to tak. Jest przykład na to, że ruina nie musi być ruiną. Piękna ruina. Kochani, tego się trzymajmy. Że piękne ruiny naprawdę mogą być piękne i nie trzeba tutaj odbudowywać do końca tych murów, zadaszać i żeby podziwiać, jak kiedyś sobie ci magnaci, ci królowie, te księżniczki tutaj chodziły, jak tutaj to wszystko wyglądało. Henryk Gołębiewski był naszym gościem. Człowiek... wielu talentów, człowiek, którego uwielbiamy oglądać na wielkim ekranie, na srebrnym ekranie, na deskach scenicznych. A mamy go tutaj, w zamku w Ogrodzieńcu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I szerokiej drogi w tym pociągu życzę. Dziękuję. Dni otwarte funduszy europejskich to 3-dniowe wydarzenie online. Koordynatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem tych wydarzeń w województwie śląskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dziś ja już mówię Państwu do widzenia, ale jutro dwa razy spotkamy się z innego miasta w województwie śląskim. Wypatrujcie nas, oglądajcie plan, który jest na stronie internetowej zamieszczony i my się widzimy online już jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.